No to pierwsze moje pytanie jest takie, że kiedyś Ania Rubik, nasza czołowa top modelka, powiedziała, że ciężko jej się robi zdjęcia z innymi modelkami, bo nie zwraca się wtedy tak na nią uwagi indywidualnie. I teraz moje pytanie jest takie, jak to wygląda gra wśród tak pięknych kobiet, tak znanych nazwisk i czy jest taka rywalizacja między paniami, na przykład na zasadzie ona miała fajniejszą sukienkę niż ja, albo ja chcę być teraz, żeby kamera była na mnie, jak to wyglądało? To jest niesamowite. Ludzi to bardzo intryguje, bo takie pytanie nie jest już pierwsze. Zazwyczaj ludzie się pytają, czy my nie wyrywałyśmy tam sobie włosów i nie podcinałyśmy, nie zamykałyśmy się w toalecie na przykład złośliwie, tak? Nie, nie. Oczywiście żartuję. Nie. Myślę, że mamy jakieś zadania aktorskie do wykonania i jeżeli będziemy w to wkładać jakieś, co jest dla mnie dziwne, jakieś osobiste intencje, to w ogóle to chyba nie o to chodzi. Myślę, że być może tak jest z modelkami, nie wiem. My zgrałyśmy się niesamowicie. Nam było bardzo dobrze na planie i chyba to widać, że tworzymy taki zespół. Było bardzo śmiesznie. Aż nam było szkoda. Ostatni dzień, kiedy grałyśmy, miałyśmy ostatnią scenę w ogrodzie. Naprawdę było smutno się rozejść. Były wakacje, mieliśmy bardzo intensywny czas pracy. Fajna atmosfera na planie. Wszyscy chcieliśmy, żeby było fajnie. Chcieliśmy się też tym bawić. Reżyser dał nam wielką swobodę improwizacji. To była fajna przygoda. Jak wyglądały przygotowania do striptease'u? Bo widzieliśmy parę scen. Czy jakieś tam panie lekcje pobierały może, czy tak? Nie. To właśnie jest pokazany talent i spontaniczność polskiej aktorki. Po prostu. Miałyśmy pięknie zatańczyć, ale to nawet nie chodzi o taniec, bo oglądając sama tę scenę już w filmie, przyjemnie się patrząc już ze strony osoby, która grała Wandę, że każda z nas jest zupełnie innym charakterem, jest zupełnie inną kobietą i każda ten taniec erotyczny, powiedzmy w cudzysłowie, wykonała w swojej postaci i to widać. I to jest zabawne, to jest śmieszne, a zarazem jest troszkę, no może nie erotyczne, ale sensualne i z przymrużeniem oka. W tej scenie jest bardzo, bardzo dużo. Nie było łatwo, był wielki stres na początku, ale potem rozgrzałyśmy się. Chodzi o mięśnie oczywiście i zatańczyłyśmy. A czy jest pani w stanie powiedzieć już po zagraniu w tym filmie, co miał takiego w sobie Karo, że te wszystkie panie tak na niego leciały? Myślę, że dużo ciepła. Karol miał w środku takie dziecko. A ponieważ wszystkie kobiety jego były kobietami, które wiedzą, czego chcą, bardzo dobrze osadzone w swojej kobiecości, więc Karol był takim pluszowym misiem dla nas i w sumie nie musiał dużo robić. Same do niego lgnęłyśmy i to jest jego tajemnica. Ale ideałem nie był. No dlaczego? Był ideałem dla nas, był ideałem, dlatego chciałyśmy z nim być i odważyłyśmy się. To znaczy, jeśli ja, Wanda, nie miałam z tym żadnych problemów żyć razem, bo ja lubię takie eksperymenty jako ta postać, ale myślę, że to taki nowy typ mężczyzny. Mężczyźni zazwyczaj myślą, że swoją nieskazitelną, umięśnioną figurą, odwagą i takim typem macho będą zdobywać kobiety. Okazuje się, że nie. Że teraz są kobiety silne, kobiety niezależne, które tak naprawdę potrzebują ciepła, poczucie, że są chronione, zaopiekowane, dopieszczane, przytulane. I Karol to wszystko nam dawał, więc naprawdę nie miałyśmy żadnych problemów, żeby do niego lgnąć. Jeszcze jedno pytanie, taka plotka krążyła, że tak się pani spodobał ten tatuaż, że postanowiła pani zrobić sobie prawdziwy. Czy to jest prawda? Czy tylko plotka? Tak jak ta plotka. Plotka musi intrygować. Bardzo mi się spodobał tatuaż i gdybym nie była aktorką, pewnie zrobiłabym go sobie na plecach. Ale nie wyobrażam sobie na przykład zagrać żony Mieszka I z tatuażem smoka na plecach. Trudno by było go wywabić na planie, także szkoda, że nie można. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję.